A pani doktor Ewa Kurek, badacz, autorka wielu publikacji o tematyce polsko-żydowskiej, jest naszym gościem. Szczęść Boże, pani doktor. Szczęść Boże. Pani doktor, sytuacja międzynarodowa Polski, która od dwóch mniej więcej tygodni, może ciut dłużej, jest trudna w relacjach z Izraelem, ale także ze Stanami Zjednoczonymi, które zwracają uwagę także na polską ustawę dotyczącą nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Pani jako badacz, pani jako autorka licznych publikacji, która przede wszystkim opiera się na źródłach żydowskich. Jak pani patrzy, może takie ogólne najpierw pytanie, na całą tę sytuację? Proszę państwa, ja po prostu zalecam spokój. To, co się dziś dzieje, to nie jest sprawa pierwsza. Od 100 lat mamy co jakiś czas jakieś takie historie wywoływane przez Żydów. I jeśli to się dzieje w Ameryce, no to patrzmy realnie, to nie Amerykanie, tylko Żydzi amerykańscy, Żydzi w Izraelu. Od 100 lat, właściwie od 19 roku po prostu jest Żydzi, co regularnie w odstępach iluś tam lat urządzają nagonkę na Polaków. Także patrzmy na to spokojnie, my wiemy, kim jesteśmy, mamy żydowskie źródła. I tak jak już mówię, od kilku dni, zanim premier Netanyahu powiedział, że mu się ustawa nie podoba, że to nie było tak, że Żydzi kolaborowali z Niemcami, to radzę mu przeczytać po prostu poemat Itzhaka Katzenelsona, Żyda polskiego zamordowanego w Auschwitz, i po prostu wtedy niech dopiero myśli. Jeśli ojciec pozwoli, to bym króciutki fragment państwu przeczytała. Bardzo proszę. Z Itzhaka Katzenelsona, który pisze: Jan jest ten, który się to widział, który przyglądał się z bliska, jak dzieci, żony, mężów, starców, chmych, siwogłowych, niby kamienie i szczapy nawozy oprawca ciskał. Patrzyłem na to za okna. Widziałem morderców bandy. O Boże! Widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą. I ręce załamywałem ze wstydu. Wstydu i hańby. Rękami Żydów zadano śmierć Żydom. Bezbronnym Żydom. Zdrajcy, co w śniących cholewach biegli po pustej ulicy, jak ze swastyką na czapkach, z tarczą Dawida szli wściekli. Z gębą, co słowa im obce kaleczy, butni i dzicy, co nas zrzucali ze schodów i tak dalej. I kończy: Żydowska policja, zbiry okrutne i dzikie, a z boku Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich. Niemiec przystanął z daleka i patrzy. On się nie wtrąca. On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami. Więc proszę ojca, proszę państwa, spokojnie przyglądajmy się temu. Żydzi mają wiele do ukrycia. Właśnie ten udział Żydów, haniebny udział Żydów w zagładzie własnego narodu, o którym mówią nam źródła, czyli to, co zostawili po sobie, zdążyli opisać, zamordowani Żydzi, jest naszym atutem. Jeśli Żydzi chcą, to powinniśmy to jak najszybciej światu ogłosić. I tak jak mówię od kilku dni, my nie musimy się bronić, nie musimy się spowiadać. Po prostu zamordowani polscy Żydzi, uczciwi ludzie, obronią nasze dobre imię. Przypomną światu rolę Żydów w zagładzie własnego narodu. Bo jeśli dodać do tego, co przeczytałam, i do różnych statystyk, 150 tysięcy żydowskich żołnierzy Hitlera, nie tylko zwykłych szeregowców, ale i majorów, generałów i innych, to Żydzi po prostu lepiej niech zamilczą na ten temat. Pani doktor, a czy słowo na przykład antypolskie incydenty brzmi równie przerażająco jak antysemickie, czy mniej? Czy gdy używamy słowa żydowski, pani wielokrotnie użyła tego słowa, zastanawiamy się w Polsce, ale nie tylko w Polsce, także w świecie, 10 razy bardziej, czy użyć słowa żydowski niż na przykład polski, czeski, belgijski, czy każdy inny? A dlaczego my się zastanawiamy?
rozmawiamy, to jest, proszę ojca... Właśnie, czy siedzi w nas taki cenzor? Polityka po prostu takiego wmawiania Polakom, że jesteśmy winni temu, że żyjemy tej polityki, pedagogiki wstydu i tego wszystkiego. Wyzwońmy się, Żydzi są takim samym narodem jak Polacy. Ja w ogóle 36 lat zajmuję się tematyką żydowską, w związku z czym odmieniam słowo, termin Żyd nieskończoną ilość razy. Piszę o antysemityzmie i piszę o antypolonizmie. I bez lęków, proszę Państwa, nie dajmy sobie mówić, że antysemityzm to jest termin w porządku, a antypolonizm to jest jakiś termin nie w porządku. Doświadczamy antypolonizmu. To, co się dzieje w tej chwili, to jest nagonka na Polaków. Spowodowana, tak jak mówię, tym, że Żydzi mają bardzo dużo do ukrycia, jeśli chodzi o II wojnę światową. I po prostu opowiadają światu różne rzeczy. No. A czy pani doktor rozumie głosy, które nie wychodzą z zagranicy, ale wychodzą z Polski, na przykład od niektórych przedstawicieli opozycji czy mediów, którzy starają się szukać polskich szmalcowników, którzy starają się za wszelką cenę udowadniać, że Polska nie może całkowicie uciec od winy, taki choćby jest tytuł dzisiejszego komentarza akurat w brytyjskim The Guardian, który mówi, że kiedy leżysz w dole, nie dzwoń po buldożera. I mówi, że pan premier Mateusz Morawiecki widocznie tego powiedzenia, tego przysłowia nie zna, bo to, co powiedział na konferencji w Monachium i to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest właśnie próba zadzwonienia po buldożera, by zepchnąć niewygodną dla Polski prawdę. Jako niewygodną, proszę ojca, znowu prawdę. Niech lepiej Anglicy uderzą się we własne piersi, co zrobili dla ratowania Żydów. Profesor Jan Karski monitował, błagał Anglię o pomoc. Zygmunt Boim, Żyd polski, to właśnie w Londynie popełnił samobójstwo, widząc, że światu w ogóle nie zależy na tym, a teraz mają odwagę wypisywać jakieś bzdury po prostu. Także, proszę Państwa, naprawdę zachowajmy spokój, nie dajmy się zwariować, nie wpadajmy w kompleksy, tylko odpowiadajmy po prostu rzeczowo. Na przykład właśnie wierszem Cathy Nelsona, który nawet gdzieś mam przetłumaczony, bo tam moja książka jest przetłumaczona na angielski, więc mam tłumaczenie angielskie. I gotowa jestem wysłać temu autorowi tego artykułu, ale to powinien rząd mieć całą taką machinę i natychmiast wysłać mu ten fragment, który Państwu przeczytałam, zamordowanego Żyda. I wtedy niech się ustosunkuje taki dziennikarz do tego. A ta taka, no, młócenie tego tematu i to takie właśnie, no, wydawałoby się z perspektywy pedagogiki wstydu w polskich niektórych mediach, zwłaszcza komercyjnych. Jak pani doktor postrzega tego typu debaty z różnymi ekspertami, no, nawet z tytułami profesorskimi? Trzeba się zastanowić, czy ci ludzie są Polakami. Bardzo mnie, ja nie jestem w stanie śledzić wszystkiego, ale zbulwersowała mnie wypowiedź pani Romaszewskiej, którą ceniłam, szanowałam. No może przepraszam bardzo, to już kwestia wieku, że nie bardzo jest w stanie określić i z czym ma do czynienia i co mówi. Inaczej tego nie mogę nazwać. Także mnie specjalnie nie wzrusza i nawet nie przejmuję się tym, co mówią właśnie Żydzi, bo oni tam mówią przez całe, tak jak mówię, proszę Państwa, od 100 lat, od kiedy odmówiliśmy Żydom autonomii, czyli podzielenia się z Żydami połową państwem polskim, to ta nagonka na Polakach trwa i trwać będzie po wszystkie dni. Natomiast wypowiedzi Polaków haniebne powinny być po prostu karane zgodnie z ustawą o IPN. I tyle. Bo to jest po prostu mówienie nieprawdy. Albo każdy z nich powinien udowodnić
słowa wypowiadane, bo to dla mnie jest po prostu haniebne. To, co pani mówi, to jest takie, no powiedziałbym, o tyle trudne, że rozumiem z tego, że ta nagonka, jak pani to określa, nie skończy się i będzie falami przypływać jeszcze nad Wisłę. No tak, ja, proszę państwa, tak jak powiedziałam, zajmuję się bardzo długo stosunkami polsko-żydowskimi i to jest takie żydowskie hobby po prostu. Jak można gdzieś tam zaczepić Polaków i coś tam palnąć, jakieś głupstwo. Także nie możemy czuć się z tego powodu niekomfortowo, znaczy musimy to ścigać, reagować na to, ale nie przeżywać, że dlatego, że Żydzi nazwali nas, już to pisałam w książkach i mówiłam, nazywają nas Hamanami od tysiąca lat, od kiedy tu zamieszkanie, to też jest taki paradoks zupełnie żydowski, że narody, które przyjmowały, dawały schronienie Żydom, Żydzi nazywali Hamanami, czyli okrutnikami. I to według źródeł to takie miano Hamanów najpierw przydali starożytnym Rzymianom, którzy ich przyjęli do swojego pod swój dach, no a potem już jak najwięcej Żydów zamieszkało w Polsce, to przydali to miano Polakom i do dziś nazywają nas między sobą Hamanami, no a w IV wieku, przepraszam, w połowie XIX wieku Niemcy wymyślili termin antysemityzm, no to wymyślają nam antysemityzm. No niech sobie wymyślają i naprawdę tu radzę, proszę państwa, taki spokój i odpołuodpornić się na to, bo to są bzdury nie mające pokrycia w faktach. Jeśli takimi antysemitami jesteśmy, to rodzi się pierwsze pytanie. Dlaczego przez 1000 lat siedzieli w Polsce? I tu znajdujemy odpowiedź u wspaniałych żydowskich historyków. Przywołuję zawsze Majera Bałabana, zamordowanego przez Niemców w getcie warszawskim, który napisał w swojej książce, że oczywiście z Polakami były też spory i były zatargi, jak to zwykle między sąsiadami, ale trzeba powiedzieć, że Polska była w Europie jedynym krajem, który Żydów nie mordował, nie zabijał, pozwolił im żyć i stworzył im najlepsze warunki do życia. I tego, proszę państwa, się trzymajmy, tylko że błąd Polaków nasz polega na tym, szczególnie te nasze rządy właściwie od takiego umownego upadku komuny, komuna nie upadła wtedy, prawda, jak wiemy, ale od 89 roku właściwie Polska była nastawiona na to, żeby Polaków wychowywać w takiej polityce, w takiej pedagogice wstydu, bo zawstydzonymi ludźmi lepiej się rządzi. Także patrzmy na to właśnie w ten sposób, że za bardzo się poddaliśmy i wiele kręgów powtarzało to przez te wszystkie lata. No ja w książkach pisałam o tym strachu, po prostu wszechogarniającym strachu, dziennikarze, politycy, historycy bali się poruszać temat żydowski. Wychodziło ze źródeł jedno, pisali drugie, bo się bali, bo etaty. Więc trochę my jesteśmy tutaj winni w tym sensie, że wybraliśmy nieodpowiednie władze. I te władze próbowały nas właśnie zastraszyć. Ja to nazywam bardzo brzydkim terminem, ale to odpowiada stanowi rzeczy. Tak skumlić, proszę państwa, bo taki człowiek, który nie zna swojej wartości, który nie jest pewien, że nasi ojcowie i dziadowie zachowali się najlepiej, jak można było i że nie mamy się czego wstydzić, to takim człowiekiem łatwiej się rządzi. Także to trzeba na to tak szerzej popatrzeć. W zeszłotygodniowym wywiadzie dla naszego dziennika ksiądz profesor Chrostowski wspominał, że Żydzi mają większe wyrzuty i pretensje do Polaków niż prawdziwych sprawców Holokaustu. No przykładem może być także ta konferencja w Monachium, kiedy obok siebie siedzą austriacki kanclerz i polski premier. I pytanie o Holokaust, pytanie o odpowiedzialność, o ustawę, która ma penalizować polskie, tak zwane polskie obozy śmierci, zagłady, czy jakiejkolwiek innej maści tutaj użyjemy, pada do polskiego premiera. Kierowana jest do polskiego premiera, a nie do
austriackiego dla przykładu. No, no świetna, świetna sytuacja po prostu. I to, co pokazuje cały wachlarz, nie boję się tego nazwać, żydowskiej głupoty po prostu. Bo trudno powiedzieć, czy to nawet dobre słowo, proszę Państwa, głupota, bo musimy mieć świadomość, że Żydzi mieszkali w Polsce przez te 1000 lat nie dlatego, że oni kochali Polskę. Niektórzy kochali, to nie można powiedzieć, ale dlatego, że po prostu gdzie indziej żyć im nie dano. Jeśli weźmiemy na przykład fakt, że język jidysz, którym się posługiwali nasi Żydzi, to jest taki żargon niemiecki jednak, to trzeba powiedzieć, że Żydom było zawsze, oni zawsze kochali Niemców. To taka nieodwzajemniona miłość. Sięgnijmy troszeczkę wcześniej niż dzisiejsze wydarzenia, to na przykład można to też znaleźć właśnie u wspomnianego wcześniej Majera Bałabana. Jest rok 1772, pierwszy rozbiór Polski i Austriacy wkraczają w granice Rzeczpospolitej. Żydzi budują bramy. Te bramy, proszę Państwa, nie zaczęły się w 1939 roku. Budują bramy, wino, wielka feta i oceniają, zachowują się tak, pytanie dlaczego się tak zachowują. Żydzi odpowiadają, że oni się zawsze czuli bliżsi kulturze niemieckiej. I to się powtarza po prostu przez następny czas. Na przykład Żydzi wielkopolscy, jak Żydzi krakowscy, patrioci chcieli pomóc Polakom w walce o niepodległość, zwrócili się do Żydów wielkopolskich, to wielkopolscy Żydzi oświadczyli, że jak krakowscy Żydzi chcą, to niech nadstawiają głowy dla Polaków, ale oni się czują bliżsi kulturze niemieckiej. I tak to, proszę Państwa, było przez wieki. No, trzeba pamiętać, że rzeczywiście byli ci Żydzi krakowscy, był Berek Jaselewicz, ale większość Żydów po prostu czuła się zawsze bliższa kulturze niemieckiej, to była taka niespełniona miłość. No i dziś ta niespełniona miłość daje o sobie znać, przyprawiona pieniędzmi niemieckimi, bo Niemcy Żydom wypłacili duże odszkodowania. No i tyle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, że w wypadku Żydów jest to klasyka. Pojawiają się też takie porównania po słowach pana premiera o tym, że także Żydzi przecież są sprawcami tragedii innych Żydów w postaci kolaboracji. No mianowicie takie, że Polacy kolaborowali z chciwości i nienawiści, a Żydzi chcieli się ratować, że to jest zupełnie inna jakość, a sam prezydent Izraela mówi, że ta wypowiedź polskiego premiera o współpracy Żydów z Niemcami przy zagładzie Żydów, to już sięga dna. No to dna sięgają, wobec tego według wypowiedzi Netanyahu, dna sięga, chcę powiedzieć, że dna sięgnął zamordowany przez Niemców Itzhak Katzenelson, którego fragment Państwu przeczytałam, to niech się Netanyahu zastanowi, co on mówi. Niech on najpierw sobie przeczyta, przeanalizuje słowa właśnie Itzhaka Katzenelsona. Jeśli chce powiedzieć, że Itzhak Katzenelson kłamie, no to już przekracza wszelkie bariery, traci rozum i tyle. Inaczej nie mogę tego powiedzieć. I naprawdę, proszę Państwa, my musimy odpowiadać, nie wdawać się w pyskówki z Żydami, przepraszam za wyrażenie znowu, tylko po prostu mówić do nich źródłami żydowskimi, mówić do nich słowami Żydów. Jeśli Netanyahu chce zaprzeczyć, że rękopis Itzhaka Katzenelsona, ten fragment, który przeczytałam, to są kłamstwa, no to przepraszam, musi to udowodnić w sądzie, że Żyd zamordowany, polski Żyd w okrutny sposób zamordowany, kłamie. Po prostu. Są też dzienniki kronikarza getta warszawskiego Emanuela Ringelbluma. Ringelbluma, który to samo potwierdza. Ringelblum krzyczy. Skala współpracy i zbrodni żydowskich jest,
niewyobrażalne. Jeśli ktokolwiek z nas przeżyje, z nas, Żydów, musimy doprowadzić tych ludzi przed sąd, postawić przed sądem i muszą za to odpowiedzieć. Nigdy Żydzi nie odpowiedzieli za zbrodnie popełnione, proszę ojca, na Żydów. Dlatego, że ja daję w mojej książce w tłumaczeniu z hebrajskiego na polski, ściągniętą z Knesetu ustawę z roku 1950. Ponieważ po wojnie niektórzy Żydzi rozpoznawali tych bandytów, Judenratów, tych żydowskich bandytów i wykonywali samosądy. W roku 1950 wyszła ustawa w nowo powstałym państwie Izrael, która powiadała, że jeśli przed sądem Izraela stanie Żyd, któremu udowodni się, że zabił 1000 Żydów, a 1000 innych posłał na śmierć, ale ten Żyd powie zgodnie z prawem żydowskim, że zrobił to, żeby ratować inną grupę Żydów albo żeby ratować swoje własne życie, z sądu wychodził wolny. Nigdy żaden żydowski kat, ten kat, o którym pisze Yitzhak Katzenelson i wołają żydowskie źródła, nie został osądzony. I dziś Netanyahu będzie mówił do polskiego premiera jakieś bzdury. Niech się mityguje, naprawdę, bo my Polacy możemy ruszyć z tymi naszymi źródłami na świat i musimy to zrobić w tej sytuacji. I będą mieć problem Żydzi. Bajka, którą wytworzyli przez lata, naprawdę przestanie funkcjonować po prostu. Tylko to jest taki mit też założycielski, jak mówią niektórzy historycy państwa Izrael i dlatego też tak bardzo tego mitu założycielskiego państwa Izrael, które świętuje 70-lecie powstania, może dlatego w ten sposób władze Izraela bronią. Proszę ojca, mogą Żydzi mieć mity założycielskie, jakie chcą, ale my Polacy musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, nie naszym kosztem. Po prostu mają prawo do mitologii, do swoich mitów. Każdy naród niech sobie wypisuje, jakie chce bzdury i bajki. Tylko nie naszym kosztem. Po prostu. Czyli radzi pani doktor, zachować spokój i odpowiadać źródłami żydowskimi. Ale oczywiście, dlatego że to wypowiadanie słów i to mnie też razi, a ten Daniel, który powiedział, że to Daniel powiedział, że to ksiądz przed chwilą zacytował. Tak, na Twitterze. Tak, tak. No to niech Daniel naprawdę po prostu przestanie mieszać w Polsce. Już za dużo po prostu tutaj narobił szkód. Także nie mam zamiaru się odnosić do jego słów, dlatego że też nie jestem już, nie mam, być, boję się, że przestałabym być elegancka. Przepraszam państwa. To na koniec jeszcze fragment dziennika Emanuela Ringelbluma, który mam przed sobą. Policja żydowska miała bardzo złą opinię jeszcze przed wysiedleniem. W przeciwieństwie do policji polskiej, która nie brała udziału w łapankach do obozu pracy, policja żydowska parała się tą ohydną robotą. Wyróżniała się również straszliwą korupcją i demoralizacją. I pisze dalej, mózg sili się nad rozwiązaniem zagadki. Jak to się stało, że Żydzi, przeważnie inteligenci, byli adwokaci, większość oficerów policji żydowskiej była przed wojną adwokatami, sami przykładali rękę do zagłady swych braci. Jak doszło do tego, że Żydzi wlekli na wozach kobiety i dzieci, starców i chorych, wiedząc, że wszyscy idą na rzeź? No więc właśnie, to jest jeden z fragmentów, który już prawie znam na pamięć, ponieważ pracuję na źródłach żydowskich. Widzicie, my mamy naprawdę potężną broń w postaci źródeł żydowskich, czyli tych informacji, które zdążyli przekazać nam zamordowanie Żydzi. I po prostu musimy to pokazać na świat. Nie wiem, czy to w tak szybkim tempie się da zrobić, ale
Wiem, że w Radomiu jedno z wydawnictw szykuje błyskawiczne wydanie właśnie pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie, a ja słysząc te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówimy, wołam do rządu polskiego, żeby natychmiast po prostu, mamy świetnych hebraistów, profesora, księdza profesora na przykład Mirosława Wróbla, który zna hebrajski, może to przetłumaczyć na hebrajski, na angielski już jest przetłumaczone, wydać i rozesłać po całym świecie. I to jest nasza obrona. Nie takie sobie gadanie, tylko fakty. I jeśli ktokolwiek, ja zawsze to od lat powtarzam, dlatego Żydzi nie lubią wyników moich badań, ale nie są w stanie zakwestionować ich, bo ja pracuję na źródłach żydowskich. I tyle. I to samo musi zrobić państwo polskie. I to jest jedyna droga, jaką ja widzę. I to jest apel pani doktor Ewy Kurek, badacza, autorki wielu prac poświęconych tematyce polsko-żydowskiej. Bardzo dziękuję pani doktor za tę rozmowę. Dziękuję pani ojcu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, do usłyszenia. Do usłyszenia.